No siemaneczko wszystkim. Przyjechałem z pracy, już ciemno. Ja nie wiem, ja nie lubię zimy. Zimno, ciemno. Zaraz wam pokażę, co tutaj odstawiłem za numer. Zapalimy światło, ciach. I zobaczcie, gdzie są roślinki. O nie, zginęły roślinki. No właśnie, kochani, słuchajcie. Miałem akcję typu zmniejszenie obszaru szklarni. Zobaczmy, ile tutaj jest. No mamy na minusie 2. I tutaj mamy wejście takie do krainy Alicji, czyli Alicja w Krainie Czarów. Przechodzimy sobie. Troszeczkę trzeba się schylić. No i jesteśmy. Mały lasek sobie rośnie elegancko. Zobaczcie, jak kręci pałę. Co prawda bardzo powoli, bo temperatura tutaj została opuszczona do 8 stopni. Przy 8 się załącza dmuchawa. Tutaj mamy muselka lasiokarpa. Tutaj te mniejsze maurelaski. A tam mamy basioczki. Zobaczcie, ten jeden już taką tutaj pałę wykręcił. Nie wiem, co z tym zrobić. No. Na razie ją odginą powoli. Jakie piękne liście. No i tak, tam sobie Musa Thompsoni stoi. Tam wcisnąłem do tyłu oczywiście pomidor drzewiasty sobie tam rośnie. Tutaj wciśnięta jest marakujka. Tutaj mamy nasze bananki, które mają się otworzyć. Jakoś ciężko im idzie. Nie wiem, to pewnie z powodu tego, że jest za zimno. O. No widzicie, jakieś tam pęknięcia są, ale nie chcą się otworzyć jakoś. Nie wiem, ciężko. No i tutaj pepino się zimują. Tu kolejna marakujka. Tu mamy dragon fruta, czyli pitaje. No tutaj musa laterita. Musa izashi. Tutaj sobie rośnie. Tutaj się brugmansje poukorzeniały. Tam mamy palmy, trochę karpusy. No i tak sobie powoli to tutaj zimuje. Także słuchajcie, no byłem zmuszony ograniczyć tą przestrzeń. Wykorzystałem co miałem. Miałem styropian z takich kawałków na piankę. Zrobiłem taką kryzę. Tak? No i tu zostawiam oczywiście dziurę na jeden styropian i ją sobie otwieram, zamykam jak przychodzę. Chodzi o to, że jak ogrzewałem całą szklarnię, a ona ma 15 metrów, no to nie wiem, czy ktoś tam się poświęcił, czy nie. Ja się poświęciłem i założyłem sobie licznik jednofazowy na szklarnię. No i powiem wam, że się trochę przeraziłem, jak przyszły te mrozy. No bo jak sobie zaczynałem patrzeć, jak to wygląda, to na taką 15 metrów szklarnię potrafiło zejść nawet 16 kW na dobę. Także no, to jest naprawdę mało ciekawie, no, no jednak są duże koszty. No i po zrobieniu tej kryzy ogrzewam połowę szklarni, oczywiście tą fareleczką. No i co? No i dzięki temu zredukowałem koszty o więcej niż połowę, bo wychodzi gdzieś 7-8 kW na dobę przy takich konkretnych mrozach.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać dalej. Na wiosnę zrobię jakieś podsumowanie kosztów, ile mnie to wyszło. Sam jestem ciekaw. No, a tymczasem kończę pięknym liściem basioczka. Trzymajcie się, na razie, cześć.